Jeje, Tomek. Przyszedłem dzisiaj na pokaz filmowy. Mają tu puszczać stare filmy Leona Wojtali. Na to, że chczeku. To jest film Blisko piekła. Tak czy iść lot temu wyglądała robota przy wypolaniu wapna. Kupa kurzu i smrodu. To była ekologiczna upadówa. Aż mi się wierzyć nie chce, jak ci ludzie to strzymali. Mnie się zdarzy, tam teraz będzie pustynia. Muszę tam koniecznie jechać z kamerą i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Weźcie sami. Tak wygląda w mokrym. Pięknie tu. To są te piece wapienne. U nas godo się na nie wapienioki. To właśnie w nich wypolali wapno. Piece jak stare baszty pozarastały lasem i rozmaitymi chraściami. Z daleka prawie ich nie widać. Trzeba podejść blisko lasu. Na dole polił się ogień. Tak się kurzyło, że w całej okolicy było biało od wapna, aż bieda było okna domyć. Ciężko się tu robiło i ciężko się tu żyło. Wleza do środka zobaczyć. No muszę se dać pozór, bo tu ponoć żyje masa nietoperzy. Może mnie gacki nie zjedzą. Najstarszy wapieniok jest z 1749 roku. Tak pozarastał, że bieda go ujrzeć. Godają, że nikaj w Polsce nie ma tylu wapienioków w jednym miejscu. Tutaj w mokrym, w samym środku Śląska, zachowaje się najlepiej. Skała wapienno wydobywali w tych kamieniołomach, aż zapiera dech. Teraz będzie tu ogród botaniczny. Naukowcy odkryli tu bardzo rzadkie rośliny i owady, a w lesie mieszkają dzikie zwierzęta. Pozmieniało się. Nie zawsze to, co miło, jest takie fajne. Wszystko musi mieć swój koniec. Tak, co by inne rzeczy mogły mieć piękny początek. Ja wierzę w takie dobre przemijanie.